wiele z Państwa pytań, wiele odpowiedzi na Państwa pytania usłyszą Państwo w następnym referacie, w referacie pani Teresy Adamskiej, specjalisty właśnie od tych spraw, na które Państwo macie pytania. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Tam jest mikrofon. Witam wszystkich. Teresa Adamska, jestem reprezentantką Stowarzyszenia Centrum Zrównoważonego Rozwoju, które założyło się w Łodzi w 2002 roku. A monitorowaniem prawa geologicznego i górniczego i zasobów w Polsce, no głównie nie ukrywam, że gazu, w tym gazu niekonwencjonalnego, zajęliśmy się od 2007 roku. Przeprowadziliśmy z innymi organizacjami szeroką kampanię Obywatele kontrolują na terenie całego kraju. No i jakby monitorowaliśmy władze, właśnie zmiany w prawie dotyczącym gospodarowania zasobami i ja chciałabym teraz Państwu, zaraz tu się wyświetli moja prezentacja, króciutko bardzo powiedzieć, jak to było z tym i kiedy powstało pierwsze prawo i jak ono się zmieniało, jak jest w dniu dzisiejszym, a konkretnie ostatnie zmiany w tym prawie zostały dokonane 15 czerwca 2018 roku, czyli w tym roku. W sierpniu ukazały się te zmiany, czyli ustawa o zmianie ustawy się pokazała. Do dzisiaj nie ma tekstu jednolitego prawa geologicznego i górniczego z 9 września 2011 roku, dlatego że jest tak już skomplikowane w tej chwili, że sądzę, że nawet prawnicy sejmowi nie do końca mogą poukładać te paragrafy pozmieniane przez paragrafy w zmienionym prawie. Ja to będę zaraz o tym wszystkim mówiła. Więc proszę Państwa, pierwsze prawo górnicze powstało w 1930 roku, ponieważ do uzyskania niepodległości, jak wiecie, byliśmy pod trzema zaborami i wszędzie funkcjonowały dekrety danego zaborcy. To pierwsze prawo z 1930 roku, ja je zaraz bliżej omówię. Ono zostało zmienione, właściwie było do wojny i po wojnie dekretem z 8 stycznia 1946 roku nastąpiła zmiana tego prawa górniczego w niedużym zakresie. Potem był jeszcze dekret 3 lutego 1947 i ukazało się już powojenne prawo górnicze z 1953 roku. Nie funkcjonowało do 60 roku w ogóle prawo geologiczne. Natomiast to prawo geologiczne zaczęło funkcjonować w 60 roku. Zostało uchwalone przez władze komunistyczne, dlatego że była wtedy gospodarka planowa. I zaplanowano zgodnie z tym prawem geologicznym poszukiwania na terenie Polski zasobów, dokumentowania tych zasobów i przeznaczone zostały na to ogromne pieniądze i jak wiecie Państwo te badania poszukiwawcze zgodnie z tym prawem trwały no, praktycznie do końca lat 80. Do końca lat 70. i na początku 80. W 85. roku wyniki tych badań ogłosił profesor Sokołowski na konferencji podsumowującej te wszystkie badania. Pierwsze prawo górnicze z 30 roku nadawało nieruchomości, znaczy dawało właścicielowi nieruchomości gruntowej prawo do pożytku z tego, co się pod tą nieruchomością znajdowało. Wyjęto tylko dla potrzeb gospodarki, która wtedy się rozwijała, istotne z punktu widzenia tej gospodarki, istotne rudy na właśnie 15 rzadkich pierwiastków metalicznych, minerały nadające się do wydobywania z nich siarki, minerały fosforowe, glinki, łupki ogniotrwałe, kwarcyty, magnezyty, grafit, kreda i węgiel brunatny. A jednoznacznie tylko i wyłącznie dla państwa jakby przedmiotem własności górniczej, własnością górniczą objęto węgiel kamienny, sól kamienną, sole potasowe, magnesowe i tak dalej. Co jest bardzo ważne, to prawo miało około 40 stron,
ale był w nim, w tym prawie też bardzo ważny zapis zawarty, że jeżeli już dopuszczono do prac górniczych, wydobywania działalności górniczej, to trzeba było baczyć, jak tu jest ładnie napisane, by ludność nie była pozbawiona wody do picia i dla celów gospodarczych. Tego zapisu już w późniejszych prawach nie będziemy mieli. Bardzo proszę o dalej, tak? Teraz już prawo mamy, dekret z 8 stycznia 1946 roku, który tak naprawdę odbierał po prostu właścicielowi nieruchomości gruntowej dotychczasową własność na całym obszarze państwa. No i prawem z 1953 roku nastąpiła nacjonalizacja wszystkich zasobów w Polsce poza kruszywami pospolitymi. Do tego 1953 roku funkcjonowała instytucja własność górnicza, znaczy pole górnicze, a zaczęła funkcjonować własność górnicza i no jak wiemy zaczęły powstawać podmioty państwowe, które po prostu tą górniczą działalność, szczególnie w zakresie węgla brunatnego i kamiennego, zaczęły prowadzić. Teraz wcześniej idziemy z tym prawem z 1953 roku. Tak naprawdę dochodzimy do roku 1989. Po drodze mamy konferencję PAN-u, czyli Polskiej Akademii Nauk z osiągnięciami, slajd wcześniej, z osiągnięciami jakby i podsumowaniem badań tych lat 60. i 70. I w 94 roku powstaje nowe prawo geologiczne i górnicze, łączy te dwie ustawy, czyli tą, która opisywała, w jaki sposób można prowadzić prace poszukiwawcze i dokumentujące złoża, czyli prace geologiczne, łączy z prawami do prowadzenia już eksploatacji i uzyskiwaniem, jeszcze wtedy nie koncesji, bo jeszcze w tym prawie, w 94 roku, nie było pojęcia koncesji. Pojęcie koncesji pojawiło się nowelizacją tego prawa z 27 lipca 2001 roku, które po raz pierwszy wprowadziło pojęcie koncesji na użytkowanie górnicze. Ale już w 1997 roku firmy niemieckie na przykład dostały rzeczywiście możliwość prowadzenia poszukiwania i eksploatacji gazu konwencjonalnego na terenie Polski, mimo tego, że jeszcze nie było koncesji. Ale trzeba zauważyć, że w 2002 roku, kiedy to weszło w życie, ta zmiana ustawy z 1994 roku, my byliśmy na drodze już negocjacji o przystąpienie do Unii Europejskiej, a tam no wszystkie kraje podzielone są na tak zwane bloki koncesyjne, stąd była konieczność wpisania pojęcia koncesji na użytkowanie górnicze, co zostało wprowadzone. I teraz następny slajd, pokażę Państwu, to jest mapa Polski podzielonej na właśnie te bloki koncesyjne na terenie, jak Państwo widzą, Unii Europejskiej. Niektóre bloki tu się łączą, prawda, na granicy z blokami poza. Obszary zaznaczone na rudo to są obszary tylko i wyłącznie działalności naszego PGNiG-u. Tu jest akurat mapa, posługujemy się mapą koncesji na gaz głównie konwencjonalny, później niekonwencjonalny, bo ona jakby tak najczytelniej zobrazuje Państwu, jak to prawo stanowione właśnie po 89 roku kolejno dawało możliwość i w którym momencie właściwie wydaliśmy na wolny rynek nasze zasoby. Bo co prawda ta mapa mówi tylko i wyłącznie o tym i te bloki koncesyjne powinny tylko i wyłącznie dotyczyć poszukiwania, rozpoznawania i ewentualnej eksploatacji, czyli koncesji na to, tylko i wyłącznie węglowodorów, czyli ropy i gazu. Natomiast sam fakt, że
zrobiono te koncesje, w późniejszym czasie okazuje się, że zostaliśmy jako społeczeństwo niejako trochę wpuszczeni w maliny. Dlatego, że wszystko zaczęło podlegać koncesji i jakby rzeczą naturalną stało się, że wszystkie zasoby w Polsce, na wszystkie zasoby w Polsce podmioty ubiegające się o koncesje mogą te koncesje otrzymać. Ale to była wola tylko i wyłącznie władz danego państwa, bo takiej konieczności, żeby wydać swoje zasoby na wolny rynek, nie było w traktacie akcesyjnym. Natomiast jeżeli chodzi o poszukiwanie węglowodorów, czyli ropy i gazu, to jest dyrektywa węglowodorowa 92/94/KE, która reguluje, że warunkiem do tego, żeby można było wydobywać, znaczy podmioty inne niż nasze, państwowe, żeby wydobywały na danym terenie węglowodory, czyli ropę i gaz, musi być zgłoszenie do Komisji Europejskiej i podanie w biuletynie Komisji Europejskiej właśnie takiej mapy. Tą mapę sporządzono w 2005 roku, a już w 2006, proszę o następny slajd, już w 2006 roku, widzicie państwo, tu są częściowo już koncesji, nie ma takich dużych jak były, no ale są, tu jest Pegnik, to zielone to jest Pegnik, ale te fioletowe, te różowe, to już są koncesje w 2006 roku i tutaj to niebieskie, podmiotów ubiegających się o koncesje na ropę i gaz, ale spoza naszego kraju. Ten mały kawałeczek to jest, te różowe, to jest akurat firma FX Energy, spółka z o.o., przedstawicielstwo firmy FX Energy z Teksasu, której prezesem był pan, jest pan Zbigniew Tatys, który w czasach przed 89 rokiem ponad 20 lat był prezesem Pegnigu, więc jakby wiedział doskonale, gdzie wystąpić o te koncesje dla firmy FX Energy. Proszę dalej. Teraz konsekwencje wprowadzenia obowiązującego prawa geologicznego i górniczego. Tu już mówimy o prawie geologicznym i górniczym, w którego procedowaniu sami uczestniczyliśmy jako stowarzyszenie na przełomie 2010-2011 roku razem z samorządami, ponieważ wnieśliśmy ostry protest przeciwko w ogóle pierwszemu czytaniu tego nowego prawa i posłowie dostali do ręki taki ostry protest na formatce A4. Wtedy utworzyliśmy z wielu organizacji pozarządowych forum własności i praw, forum praw do własności narodu polskiego i wysłaliśmy to, no to zrobiliśmy na tyle silną burzę na posiedzeniu Sejmu, że z tego pierwszego czytania rzeczywiście ustawa spadła do podkomisji złożonej z dwóch komisji. I na tych podkomisjach razem z samorządami z okręgu Gubin-Lubin, z wójtem Zgierza i innymi organizacjami byliśmy i przyglądaliśmy się metodzie procedowania w ogóle prawa w Polsce. To też bardzo ciekawe doświadczenie. I teraz co jest najważniejsze w tym zapisie, które to prawo oczywiście zostało uchwalone, nawet chyba pomogliśmy, bo mieli czas się trochę zastanowić i porobili pewne poprawki. Natomiast co jest jeszcze ważne, zaczęła się taka już w 2007 roku właściwie taka legislacyjna jakaś nagonka na ciągle nowe i nowe akty prawne. Prawo geologiczne i górnicze z 1994 roku, jak było znowelizowane i miało już zapisy o koncesji, praktycznie mogło zostać. Można było je znowelizować, ale nie wiadomo dlaczego. Potrzebne było zupełnie nowe. Stare prawo miało około 80 paru stron. Nowe prawo geologiczne i górnicze w 2011 roku miało już tych stron prawie 200, a do tego, żeby zniechęcić posłów do pracy w Sejmie nad tym dokumentem, dołączono wszystkie akty wykonawcze, czyli każdy z posłów dostał 1200 stron dokumentu do swoich szafek i miał się z tym zapoznać i miał nad tym procedować. W tym prawie nowym geologicznym i górniczym
Koncesja posiada status celu publicznego oraz nieodwracalnych skutków prawnych w przypadku rozpoczęcia prac koncesyjnych. Teraz są zmiany. Można tą koncesję odebrać w wyjątkowych wypadkach, ale tylko wtedy, kiedy koncesjonariusz nie wywiązuje się z zapisów umowy koncesyjnej. Została wprowadzona wówczas swoboda handlu koncesjami poza wpływem Skarbu Państwa i organu koncesyjnego na ten proceder. Potem została wprost, a i to jest bardzo ważne, wprost do ustawy, słuchajcie Państwo, wpisano to, co do 2011 roku było w gestii ministra środowiska, tudzież no, przechodziło jako rozporządzenie, przechodziło przez Radę Ministrów, była tabela opłat koncesyjnych. Trzeba wziąć pod uwagę, że jednak do tego 89, praktycznie 90 któregoś roku wydobywaniem kopalin wszelkiego rodzaju na terenie Polski zajmowała się tylko i wyłącznie nasze firmy ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa. Więc było oczywistym, że opłaty koncesyjne potem, które weszły po 2001 roku, były niskie. No bo dlaczego mieliśmy obciążać KGHM, czy PGNiG, czy prawda, inne firmy jakimiś potężnymi daninami, skoro te firmy miały wypracowywać zysk, a część z tego zysku po prostu odprowadzać do budżetu, czyli do Skarbu Państwa. Ale w momencie, w którym się ogłosiło już tą mapę z koncesjami, w którym wypuściło się na wolny rynek nasze zasoby, to te opłaty koncesyjne powinny już wynikać z zupełnie innych przesłanek, prawda? Czyli obce podmioty chcą u nas, nie wiem, rozpoznawać, chcą z tego korzystać, to my powinniśmy mieć z tego pożytki. No tak się nie stało. Właśnie do tej ustawy w 2011 roku wpisano żywcem tabelę opłat koncesyjnych, w której między innymi za 1000 metrów sześciennych gazu opłata wynosiła 4,97 zł. Za ropę chyba 20 parę, tak? Wszystkich dokładnie nie pamiętam. Bardzo niskie opłaty. Za miedź również. Wszystkie opłaty były szalenie niskie. I teraz zauważcie Państwo, że do dzisiaj, mimo dobrej zmiany, a jeszcze się cofnę tak króciutko, tylko powiem, bo w 2007 roku to prawo, które było legislowane w 2011, niestety przygotowywał do legislacji obecny nasz główny geolog kraju, czyli pan Mariusz Orion Jędrysek. Nie wyparł się tego, kiedy taką informację powiedział nam przeprowadzający legislację główny geolog kraju, pan Jezierski. On się z tego, pan Jędrysek się z tego nie wycofał. Natomiast to, co on jeszcze zawarł w tym prawie i teraz chciał w 2016 roku bardzo szybko uchwalić i wprowadzić, to zawarł dwa działy. Jednym z tych działów to było powołanie Państwowej Agencji Geologicznej, a drugim było powołanie Straży Geologicznej, formacji umundurowanej, wyposażonej w długą i krótką broń, wszelkiego rodzaju kajdanki, paralizatory i tym podobne rzeczy, posiadającej uprawnienia połączone praktycznie policji z Urzędem Skarbowym, nie wiem z czym jeszcze, mogącej wejść o każdej porze dnia i nocy do domu i tak dalej, i tak dalej. Na szczęście Biuro Analiz Sejmowych bardzo skrytykowało ten projekt tej ustawy i ten projekt nie wszedł. Co się dalej z tym dzieje, to na koniec sam Państwu już opowiem, tak? Teraz jest jeszcze, to są opłaty, natomiast koncesja według już ostatnich ustaleń, też tych zmian w czerwcu, może być udzielona na 10 do 30 lat. Na rozpoznawanie krócej, ale na eksploatację do 30 lat. Bardzo proszę dalej, tak? Teraz tylko pokażę Państwu przykład. Następny slajd.
Jakie były groźne również, jakie są groźne zapisy i co się takiego zadziało, bo z wieloma ekspertami rozmawiałam i się pytałam, dlaczego na przykład nie wrócono w nowej ustawie, tak, przeszliśmy transformację, nastał liberalizm, dlaczego na przykład nie wróciliśmy do tego, co jest w Stanach, tak? Jest właściciel, ma pod sobą jakieś złoże i korzysta z tego, że ktoś u niego to złoże zczerpuje. W jakimś stopniu jest współwłaścicielem tego złoża. U nas do tego nie wrócono, tak się mówi źle na te czasy komunistyczne, a jednak nacjonalizację złóż zostawiło się w zapisie z 1994 roku i to trwa do dziś, tak? Dlatego, że właścicielem przedtem był skarb państwa, a teraz te zasoby objęte są użytkowaniem górniczym, które przynależne jest tylko skarbowi państwa, który tym zarządza. A koncesję wydaje jeden człowiek. I decyzję tak naprawdę podejmuje jeden człowiek, główny geolog kraju, nikt więcej, czyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. O tutaj już jakby napisałam, że nie, a i nie zmienił do dzisiaj, pan Jędrysek nie wyjął tej tabeli, żeby jakby rozporządzeniem ministra można było ustanawiać w zależności, nie wiem, od wielkości złoża, miejsca i tak dalej, ilości tego, co tam zalega, kopaliny, bo co jest jeszcze ważne, proszę państwa, złoża należą do nas, złoża. Czyli, no jakby to powiedzieć, formacje geologiczne, w których zalegają kopaliny. Koncesja to jest pozwolenie na korzystanie z tego pożytku, jakim jest kopalina, bo złoża u nas i tak zostaną. Natomiast to jest, kopalina tu jest najważniejsza, tak? No teraz tutaj piszę o ostatnich zmianach z 15 czerwca. Tam są rzeczywiście dwie czy trzy zmiany. Ja to wczoraj przeglądałam, bo tak jak mówię, no nie jestem w stanie już, proszę państwa, ja nie jestem prawnikiem bynajmniej, ale śledziliśmy zmiany w prawie i prawo powinno być czytelne dla każdego obywatela i na wprost możliwe do zrozumienia. No ale jeżeli trafiamy już na zapisy takie, że artykuł 52. Zmianie ulega artykuł 4 litera A plus B w stosunku do zmienionej ustawy, jeżeli ta zmieniona ustawa nie zmienia litery 3C, 2A, 5B i tak dalej w odniesieniu do artykułu. Takie są teraz przepisy prawa. Mówię o tej biegunce legislacyjnej. To nie jest tylko w tym prawie. Ale w tym jest, proszę państwa, gąszcz w tej chwili niesamowity. Jedyne, co było czytelne, to rzeczywiście, że do tej ustawy, do tej tabeli opłat za opłat koncesyjnych, za gaz zawierający tam powyżej ileś helu będzie 24 zł z groszami za 1000 metrów sześciennych, a poniżej będzie około 5 zł. A i za metale ziem rzadkich, tu w odniesieniu do mojego poprzednika, 500 zł za tonę. To już jest i tak postęp, bo to się w jakiś sposób zmienia. Bardzo proszę dalej. O straży geologicznej to już państwu powiedziałam. Tutaj tak z ciekawości pozyskiwanie przez nasz patent to jest, zachował mi się ten slajd, nie wycięłam. To jest wieża wiatrowa według patentu rodziny Piskorzy. To chodzi, funkcjonuje, wieje w pionie, nie ma żadnych emisji fal elektromagnetycznych ani innego rodzaju. Tam bociany siadają na tych drabinkach, pająki wiją sieci i tak dalej. Raz jedyny telewizja Trwam w nocy o pierwszej w ubiegłym roku zrobiła z nimi wywiad i ten wywiad puściła. Nie wiem dlaczego do dzisiaj nie wiemy o tym, że można. Oni w tej chwili współpracują, bo chcą to zrobić trochę lżejsze, bo to jest stal. To jest tak jak bączek dla dziecka. Im mocniej wieje, tym to jest bardziej stabilne. One są... Nieprawda? Nieprawda, proszę zadzwonić, wejść na stronę, a najlepiej do Kodnia jechać, bo dokładnie to jest w Kodniu. Ja robiłam wywiad w 2014 roku pod tymi wieżami, mam ten wywiad z synem pana Piskorza, więc proszę nie mówić, że to nie istnieje. Są jeszcze teraz takie lekkie, bardzo podobne do postawienia na dach dużych kamienic w mieście. Proszę dalej.
Teraz tutaj jeszcze nawiążę do jednego bardzo ważnego zasobu, który posiadamy jako Polska, o którym się nie mówi i dlaczego ten zasób jest pomijany i w ogóle jakby wręcz zakopywany, to też powiem na sam koniec. Tu jest rozmieszczenie odwiertów głębokich na Niżu Polskim. Według atlasu profesora Góreckiego tyle odwiertów na Niżu Polskim zostało wykonanych, głębokich, bo mnóstwo więcej tych płytkich, takich jak w poszukiwaniu złóż właśnie ród i tak dalej. Między 2 a 4 kilometry głównie to są odwierty. Do tej pory mieliśmy informacje z tego atlasu, że około 3000 takich odwiertów zostało wykonanych, ale no jakby najnowsze dane internetowe mówią, że tych odwiertów było około 8000. Tak? To jest do, można sobie zobaczyć atlas, zasoby geotermalne, atlas profesora Góreckiego. Powinno to wyskoczyć gdzieś tam w rysunkach. Proszę dalej. Następny slajd poproszę. A to są zasoby geotermalne, też według atlasu profesora Góreckiego, energia geotermalna na Niżu Polskim. Jak Państwo widzą w tym, że tak powiem, przy skosie od Lublina, czyli Rów Lubelski do Szczecina, w centralnej Polsce, tu gdzieś jest Okonin, tu jest Uniejów, tu jest Łódź. Te warunki są świetne po prostu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten zasób jest w tej chwili chyba bodaj najbardziej zagrożony, jeżeli chodzi o możliwość jego eksploatacji właśnie przez zapisy nowego prawa geologicznego i górniczego, które już było zmieniane. To z 2011, właściwie ono weszło 1 stycznia 2012. To prawo było zmieniane naprawdę, proszę Państwa, wielokrotnie. Najgorsza zmiana to zmiana chyba jeszcze z 2014 albo 2015 roku. W to prawo wpisano przepisy, jakim będzie podlegało wychwytywanie, zatłaczanie dwutlenku węgla pod polską ziemię. W struktury tak zwane solankowe, bo solanki są Polakom do niczego niepotrzebne. A tam są nad tymi solankami pułapki, w które można zatłaczać dwutlenek węgla. Oczywiście z dużych zakładów produkujących energię, typu Bełchatów, Turów, prawda, i inne. Dyrektywa CCS tak zwana, czyli Carbon Capture Storage, mówi o tym, że od roku, nie chcę skłamać, już teraz nie pamiętam, ale chyba 2011 na terenie krajów Unii Europejskiej żaden nowy emitent jakby dwutlenku, emitent spalin, czyli żadna nowa elektrownia nie może powstać bez tej instalacji, czyli instalacji do wychwytu i magazynowania dwutlenku węgla. Prawda jest naga, że to nie jest czysty dwutlenek węgla, tylko to są zawsze w jakimś stopniu również i spaliny. W to prawo nowe wpisano wszystkie obostrzenia, jakim będą podlegały te magazyny, czyli składowiska dwutlenku węgla pod ziemią. Jeżeli to, nie daj Boże, nastąpi, nawet w tej nowelizacji z 15 czerwca teraz, jest również zapis mówiący o ewentualnych konsekwencjach na wypadek, nie daj Boże, wycieku z takiego składowiska tego dwutlenku węgla, na wypadek, nie daj Boże, ofiar śmiertelnych w ludziach czy zwierzętach i tak dalej. W powiązaniu do czegoś tam oczywiście, więc tak naprawdę nie wiem, co chciał zapisać minister środowiska. W każdym bądź razie te zapisy i umożliwienie gdziekolwiek magazynowania tego dwutlenku węgla w województwie łódzkim, to dokładnie miało być pod Kutnem. Tu jest gdzieś Kutno. Tu jest Bełchatów. Zresztą Bełchatów ma doskonałe warunki geotermalne. Super ma te warunki. I tu miał być gazociąg, taka rura, która z Bełchatowa, z tymi spalinami, miała iść przez Stryków aż pod Kutno.
Drugie miejsce potencjalne to miały być Pabianice, gmina Pabianice. Tam PG wykonała odwiert na głębokości 1700 paru metrów. Natrafili na wodę 64 stopnie, zero mineralizacji. Czyli tak naprawdę trafili na pokłady super wody do baseny, balneologia, co się chce. Ten odwiert miał być, ponieważ oni z niego nie skorzystali, przestali wiercić głębiej, bo mieli się dogłębić, dokręcić, dowiercić na 2 kilometry. Mieli ten odwiert podobno przekazać w jakiś sposób gminie Pabianice. Nie śledzimy tego w tej chwili, nie wiemy na czym to stanęło. W każdym bądź razie właśnie na takich głębokościach tutaj na Niżu Dolnym znajdują się super warunki. Łódź też takie warunki geotermalne posiada. Ale teraz... Słucham? Między Koninem a Sieradzem jest 115 stopni. Tak, wierzę w to. W Konin, Konin, Konin w ogóle i Pak, zamiast, Adam w Konin, Solorz, zamiast zajmować się dalej kłótnią z ludźmi o jakieś ościsłowo, jakieś szlacheckie tam, prawda, robienie o Tomisławice, robienie nowych odkrywek jest bez sensu. Myśmy im to mówili 10 lat temu, zróbcie sobie pod swoimi jeziorami 3 porządne dziury. I jeszcze zróbcie super instalację plazmową do odpadów komunalnych i macie taką kogenerację, że pół Polski zaopatrujecie w energię. Tak, bardzo proszę następny slajd. No. Doskonałe tam są warunki, doskonałe, tak jest. Jedne z najlepszych. Tutaj pokazuję Państwu, to są dwie ostatnie mapy, które pokazuję. To jest mapa stopnia rozpoznania zasobów w Polsce, umieszczona teraz, uwaga, gdzie? Bo jaka jest retoryka i tłumaczenie dotychczasowych głównych geologów kraju? Polska nie ma pieniędzy na... narobienie badań, narobienie odwiertów, a my tak naprawdę do końca nie wiemy, co pod sobą mamy. Otóż już doskonale wiedzieliśmy w tym 85 roku na skutek ogromnych nakładów moich rodziców i dziadków, tak, którzy no, ze swoich pensji finansowali wtedy badania, to jest mapa, która też się opiera dokładnie o te wyniki, o nic innego. Ta mapa znajduje się w takim świetnym dokumencie uchwalonym, nomen omen, 13 grudnia 2011 roku, czyli koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, przyjętej przez Radę Ministrów dokładnie tego dnia. I to jest mapa z tej koncepcji. KPZK zostało opracowane pod kierownictwem pani minister ówczesnej rozwoju regionalnego Bieńkowskiej, a strategia rozwoju Polski 2030, trzecia fala nowoczesności przez zespół pana Boniego, wszystkie te dokumenty mimo upływu 3 lat są absolutnie aktualne i zawieszone dzisiaj jako obowiązujące na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Więc okazuje się, że jeżeli chodzi o kontynuację gospodarowania naszymi zasobami, to praktycznie od 2001 roku, a w sumie 1994, nieważne są kolory i nieważne są formacje. Wszystko idzie w kierunku wydania na wolny rynek naszych wolnych zasobów. Kto otworzył puszkę Pandory? Obecny główny geolog kraju. On w 2006 roku, 2007, na przełomie, ogłosił pierwszy przetarg na 40 parę bloków koncesyjnych. Przystąpiło 20 parę firm, z tego FX Energy, i tych 20 parę firm dostało. Ponieważ na pozostałe bloki nikt się nie zgłosił, to już w tym prawie z 1994 roku i nowelizacji z 2001 było zapisane, że jeżeli nie zgłosił się nikt do przetargu, to te koncesje i te bloki można już oddać bezprzetargowo. Czyli pół roku po ogłoszeniu tego przetargu zgłosiły się bezprzetargowo te same firmy do objęcia reszty bloków koncesyjnych, tak? I tym sposobem dochodzimy do tego, co chcę Państwu pokazać. Pójdziemy dalej, tak? O jeden krok. Bo czym poskutkowało,
A to wie pan co przeskoczy? Ja mam przeskoczone jakąś mapę z koncesją na gaz łupkowy wcześniej. Proszę mi się cofnąć, bo to jest ostatni slajd. A ja chciałam państwu pokazać, ile było koncesji na gaz łupkowych wydanych. Jeszcze w dół. Bo chyba, że ona się... Jeszcze w dół. Jeszcze. To jest ostatni slajd, a to był slajd wcześniej. No dobrze, to jest teraz, to już nie wracajmy do tego. 2/3 kraju pokryte były koncesjami na gaz niekonwencjonalny, tak zwany shale gas i tight gas, czyli zaciśnięty w skale wapiennej i uwięziony w łupkach, że tak powiem. Były to ogromne koncerny, głównie amerykańskie, które bezprzetargowo dostały, czyli Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, BNK Petroleum w Szwajcarii Kaszubskiej i tak dalej, i tak dalej. Jeden incydent państwu powiem, jedno co jest ważne. Te koncesje były uzyskiwane na podstawie właśnie archiwalnych informacji z tamtych lat, z ubiegłego wieku. I za te informacje koncerny płaciły w granicach 300 do 500 tysięcy złotych. Na jedną koncesję, która na ogół obejmowała 1200 kilometrów kwadratowych. Jak się ExxonMobil wycofywał z Polski, to Orlen Upstream, chyba Orlen Upstream, odkupił dwie koncesje od ExxonMobil. O tym powiadamiało CIRE, prasa. Za ile zgadnijcie, państwo odkupił? Za 2,7 miliarda złotych. Dwie koncesje od ExxonMobil odkupiono, a ExxonMobil na jedną wydał może nawet powiedzmy, że 500 000 i niech 1 000 000 kosztował odwiert, chociaż nie wszędzie zrobili te odwierty. No to za tyle sprzedał koncesję, czyli za tyle my z powrotem odkupiliśmy informacje na temat geologii. Teraz to jest mapa też z tej KPZK, czyli z tej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Dlaczego ją pokazuję? Tutaj jest taki punkt, że są tutaj złoża mogące podlegać ochronie strategicznej, tak zwanej. I tak, te czarne kropeczki, tutaj, to, tu i tu, to jest węgiel kamienny, brunatny, tu jest Śląsk, tu jest Zagłębie Lubelskie, tu jest Wielkopolska, tu jest Lubin, Gubin, tak? Ale poza tym ochronie strategicznej może podlegać tak, gaz łupkowy, potencjalny, gaz łupkowy, to jest to niebieskie, tak? I złoża węgla kamiennego i złoża węgla brunatnego, to jest to pomarańczowe. W związku z powyższym, jeżeli te zasoby zostaną tu, to zostanie objęte ochroną złóż, to akurat ten fragment tu w środku, to jest fragment o ten, najlepszej geotermii. I tak jak wydobywanie gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego, jak i zatłaczanie, czyli CCS, dwutlenku węgla pod ziemię, absolutnie blokują i po wsze czasy uniemożliwiają korzystanie z geotermii. Dlatego, że nigdy się nie rozwierci i nie pozwolą na to, żeby rozwiercić zbiornik z dwutlenkiem węgla, bo ile by go tam nie było w składzie, to dwutlenek węgla natychmiast się, bo on ma być sprężony do postaci ciekłej, tak zatłaczany. Jak będzie się rozprężał i nie daj Boże gdzieś ucieknie z górotworu, to dusi wszystko na swojej drodze, bo to po prostu się w tym się nie oddycha. Natomiast szczelinowanie hydrauliczne, za pomocą którego wydobywa się gaz łupkowy, czyli rozszczelnia się skałę łupkową, to jest zatłaczanie na jedno szczelinowanie ilości 5 olimpijskich basenów wody czystej z chemikaliami, to tak jak na metr sześcienny wiaderko wszelkiego rodzaju chemikaliów, w tym i to zatłoczone do górotworu na powierzchnię razem z tym gazem pod ciśnieniem wydobywa się w ilości około 30%, reszta zostaje.
Owszem, gaz przez około 2 lata z tego otworu popłynie. Tak było w Stanach i to są jakby dowody niezaprzeczalne. Potem 1,5 kilometra dalej trzeba robić kolejny odwiert, kolejny. Czyli też nie wykorzysta się tej geotermii. Zresztą potwierdzali to profesorowie z PAN-u, że nie będzie można korzystać z geotermii tam, gdzie będzie poszukiwanie i ewentualna eksploatacja gazu łupkowego. To samo niestety dotyczy zatłaczania dwutlenku węgla. Co jest jeszcze ważne, że koncesjonariusz dostając koncesję może wywłaszczać obywateli polskich, bo jak to powiedziane zostało, koncesja jest jakby celem publicznym, czyli taki Chevron, ktoś inny, no w końcu wykonuje to, a koncesję dostaje od Skarbu Państwa, tak? Więc robi to niby z korzyścią dla nas po cenach, jakie są w ustawie zapisane. Przy czym nie jest powiedziane, że on tą kopalinę musi sprzedać na terenie Polski, bo nie jest powiedziane, nie ma takich umów. Niby temu ma służyć, tak pan, jak pan główny geolog kraju Jędrysek mówi, ta Polska Agencja Geologiczna, że ona będzie wchodziła w spółkę z małym udziałem, żeby kontrolować, żeby tego i do tego to wszystko prowadzi. Jest w tej chwili polityka surowcowa państwa pisana głównie po to, żeby wprowadzić jednak tą Polską Agencję Geologiczną, bo cały czas jest jeden trend. Obce podmioty spoza Polski, ponieważ my nie mamy pieniędzy. Pan Jędrysek tak samo mówi w tej chwili, jak i mówił pan Jezierski, jak i poprzednio wszyscy jego poprzednicy. Nie mamy pieniędzy na to, żeby sami eksploatować swoje surowce, więc będziemy korzystać z kapitału zagranicznego. A kapitał zagraniczny, który przyjdzie, jeżeli mu Kowalski z jego gospodarstwem będzie przeszkadzał, to zaproponuje mu cenę jaką? No taką, jaką się proponuje komuś, kto mieszka na obszarze górniczym, bo nikt od niego tego nie kupi. Czyli cena będzie taka, jaką sobie rzeczoznawca czy koncern zażyczy. Jak Kowalski z tego nie skorzysta, to go wywłaszczą i wyeksmitują w terminie 2 miesięcy. To też jest zapisane w prawie geologicznym i górniczym. Przyjdzie po prostu starosta i każe mu się stamtąd wyprowadzać. Jaki jest jeszcze bardzo ważny zapis? Taki, że odebrano absolutnie wszelką decyzyjność wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. Samorząd nie ma nic do powiedzenia. Może wydać opinię. Każdy może sobie wydać opinię. Natomiast wszystkie te zasoby, które państwo tam widzieliście, w tej chwili zgodnie właśnie z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju muszą być wpisane plany wojewódzkie, co się już stało, zagospodarowania przestrzennego, a następnie w plany gmin, samorządów, prawda, powiaty nie, ale w plany gmin. I nawet jeżeli nie będzie planu miejscowego, to robiąc plan miejscowy, no, urząd gminy będzie się musiał bardzo zastanowić, co może zaplanować na takim terenie. A jak jeszcze przyjdzie, nie daj Boże, ochrona i dostaną informację, że znajdują się na terenie strategicznej ochrony zasobów podziemnych, to praktycznie Sławojki tam postawić nie będzie można. Czyli na 2/3 obszaru Polski nastąpi zastój tylko po to, żebyśmy czekali na potencjalnego zagranicznego inwestora, który na pewno będzie wiedział, co z tymi zasobami zrobić. Dziękuję państwu. Ja bardzo pani dziękuję za ten wspaniały wykład. No to są bulwersujące sprawy. Najbardziej bulwersujące dla mnie jest to, że potrzeba było dopiero konferencji polonijnej, żeby te sprawy, o których pani mówiła, mogły dotrzeć do opinii publicznej. Konferencji polonijnej, tak jakby Polacy w Polsce nie byli zainteresowani, na jakich wielkich zasobach siedzą, mieszkają, żyją. Tak. Ja mówiłam tylko naprawdę od strony prawnej, że znajdujemy się w czarnym tunelu, ale nie powinniśmy na to pozwolić. My próbowaliśmy przeszkodzić. Jak widzicie, ani my, ani samorządy, które z nami były, no, siły sprawczej nie miały.
Był taki, ja powiem Państwu, teraz to już anegdota, bo na końcowej komisji przegłosowującej, gdzie przegłosowywali poprawki do tego nowego prawa, oczywiście no, poprawki zgłoszone przez PO były, przechodziły, bo PO-PSL miała większość, poprawki przez PiS no nie przechodziły. My zgłosiliśmy ponad 60 poprawek. Już. Ponad 60 poprawek zgłosiliśmy jako stowarzyszenie z samorządami i daliśmy posłom PiS do tego, żeby to zgłosili. Oni to zgłosili. W tym była jedna poprawka taka sama, dotycząca szkód górniczych, jaką zgłosiła pani wiceprzewodnicząca komisji z PO. I wyobraźcie sobie taki numer, że poprawki en bloc, nie? Poprawki PiSu en bloc idą i są odrzucane. I nagle pani wiceprzewodnicząca, i na tym kończy posiedzenie komisji przewodniczący Rzymełka, a pani wiceprzewodnicząca, zaraz, jak to? Nie głosowaliśmy za moją poprawką w sprawie szkód. No nie, ale pani poseł, ona była włączona do poprawek PiSu, powinna pani zagłosować inaczej. To tak to było. Ja prawnikiem nie jestem, naprawdę, uprzedzałam. Natomiast na pewno powinniśmy po pierwsze żądać uproszczenia zapisów prawnych, bo one są w tej chwili zrozumiałe chyba tylko dla tych, którzy chcą ten tort